Ty, sporo tych limuzyn jest. Co oni tak sprzedają limuzyny? 3 miliony, 3800. Szukamy najtańszej. Kupujemy od razu, nie? O, tutaj ktoś wystawił chyba za taką minimalną cenę, czyli domyślna cena to jest chyba 2 miliony 900, wygląda na to. Tak, to jest domyślna cena i pewnie tak ludzie sobie wystawiają. 2 miliony 900. My od razu kupimy sobie jakąś tam. Faktycznie jest dużo tych limuzyn. Dlaczego tak? Patrzyliśmy sobie jeszcze jakiś czas temu, nie? I było ich znacznie mniej. W ogóle ich nie było. I mamy limosa. Zobaczymy, gdzie to... Gdzie to nas zaprowadzi ta przygoda. Czekaj, gdzie on tutaj jest? Proszę bardzo, tyle czekania. Na ten samochód. Na pewno przód mamy. Będzie dobry samochód. Maska się nie otwiera. Tam musi być konkretny orzech pod maską, nie? Żeby okiełznał tą budę. Wow, w środku konkrecik. Można tu wsiąść? Ty patrz! Uhuhu! Można tu wsiąść. Tu też! Cholebeka! Zajebiście! Patrz, tutaj jakieś kielichy. Nieźle, nie? I tutaj mamy pyk, środeczek. Tak to wygląda. W końcu, tyle czekania. Idziemy. Dzięki w ogóle za podpowiedź, że ten samochód jest w grze. Nie ma launch control. Ale mamy swój launch control, nie? I tak, jak siedzimy z przodu, to się tak dziwnie skręca. Jak jesteśmy, jak mamy kamerę z kokpitu. Jest taki normalny samochód, ale tak dziwnie się skręca, jak czołgiem trochę. Ale jak już weźmiemy sobie tą kamerę, to sytuacja trochę się zmienia. Ty, ale fajnie brzmi. Fajnie brzmi. Ładna jest ta limuzyna, naprawdę. Ładna, ładna. Podoba się wam, czy nie? Cadillaki ogólnie są bardzo fajne. Podobają mi się z wyglądu. Ty, jemu się też z boku świecą rzeczy, te listwy. Jak to się nazywa? Słupki A, B. Nie, A to jest pierwszy, B to jest drugi i C to jest trzeci. A ma tutaj 3000 tych słupków. W końcu to limuzyna. No i tak sobie wygląda. Co powiecie na to? Tak, wy już wiecie, co się zaraz wydarzy. Ja wiem, że wy wiecie i... Tylko najpierw sobie pojeździmy, zobaczymy, czy to w ogóle się nadaje do czegoś. Tutaj już możemy driftować, mamy napęd na przód. Nie, więc już można. Na ręcznym, wszystkie Civicsy teraz się pienią, jak to widzą. I chcieliby mieć taką limuzynę. Dobra, no, pojeździliśmy, nie? Wiecie, co z nim zrobić, nie? Na drift gnoja. Nie no, zobaczymy, co tutaj się z nim porobi. Czy może jakiś bodykit jest do niego? Nie no, chyba nie. Przede wszystkim, tak. Z tyłu? Jezu! Okropne. Jak tak można tutaj samochód skrzywdzić? O kurde, ty. Co to tutaj? Tu nawet silnik Wankra możemy wsadzić. Dobra, dawno V10 żadnej nie mieliśmy, nie? Wsadźmy to od Vipera. I tak, napęd na tył oczywiście.
No i fajnie, już mamy tam bardzo ładny zestawik pod maską. Podoba mi się to. Felgi, tu musimy driftowe mu dać, oczywiście. Cyk. Będzie dobrze latać. Jeszcze dzisiaj nic nie robiliśmy na drift, więc tutaj trzeba, nie? Cyk, cyk i cyk. Zobacz umiejętności. Dobra, zaraz zobaczę umiejętności. Proszę bardzo, jest driftowe zawieszenie, kurde. To nie jest mój pomysł, żeby robić ten samochód na drift, to już twórcy przewidzieli. Oni wiedzieli, że gracze będą chcieli mieć ten samochód na drift. To jest jasne. Nie musimy tu chyba aż tak dużo mocy ładować, ale... Co tam? Kto nam zabroni, nie? Niezły gnój, nie? Będzie z niego. Podoba mi się taki w czerni. Taki niepozorny, bo wygląda jak, wiecie, zwykła limuzyna. A on by tutaj pokazał jeszcze na co go stać. Ej, no i klasa A, to naprawdę nie jest jakiś tam koksu. Tylko jakbyśmy wsadzili tu jakiekolwiek opony lepsze, to już by było grubo. Te co mamy chyba nam wystarczą. Aha, no to jak robimy na drift, dajmy tutaj jakąś większą felgę, nie? Pyk. I tak, 2000 kg. 2 tony wagi, ale mamy też trochę kilowatów pod maską, więc powinno być dobrze. Co będzie jutro w kumulacji? Jutro Bartek będzie do zdobycia z klocków Lego Ferrari F40. Także bardzo fajne. Już co innego niż gra, bo tam niektórzy narzekają, że gry to jedni jakby z tymi grami się tam ogarną, drudzy nie, bo jedni nie mają tej konsoli, drudzy mają i to tak jest dziwnie czasami, nie? A z klocków Lego to chyba to i każdy przyjmie taki podarek, nie? Bo to i duży i mały się pobawi tym. Ja tam się lubię bawić tymi klockami Lego, to jest fajne. Dobra, musimy dać odpowiednie malowanie tutaj. Dobra. Taksówka. To mi się malowanie podoba, to będzie dobre. Sprawdź malowanie, już malowanie pobieram. Niestety felgi są na biało pomalowane w tym malowaniu, nie mogę tego zmienić. A ja wolałbym chyba mieć czarne felgi czy coś. Mam już odpowiednie malowanko do niego. Napęd na tył. Muszę sobie tutaj zmienić skrzynię biegów na sekwencyjną tylko. Będzie śmigać, to wam mogę powiedzieć już teraz. Tylko ustawię sobie tutaj sekwencyjną skrzynię biegów, żeby mi tu wszystko latało jak trzeba. Więc pyk. Dobra. Tak. I tutaj ustawimy sobie jeszcze pod drift samochód. O, 400 km na godzinę poleci? Nie, chyba nie. Musielibyśmy inny silnik włożyć. Co to tutaj porobione? Chyba inny silnik. Zaraz zobaczymy, na co go stać. Zaraz tutaj się wszystko okaże. Dobra. Moje ustawionko. Aha, jeszcze jedna rzecz. Tutaj muszę sobie tylko w sterowaniu jeszcze zmienić. To tutaj jest pyk. Zaawansowany. Pyk. Dobra. No i tak, z kokpitu normalny samochód w miarę, nie?
A, tam normalnie. Dobry jest! Zajebiście driftuje. Naprawdę. No nic, ale sprawdźmy go na takich bardziej ciasnych zakrętach. Na przykład tu. Przesterowałem. Takie wielkie bydle. Da się nim tutaj polecieć, tylko że zajmuje całą drogę, ale da się. Kurde, od dawna chciałem mieć tą limuzynę. Ani zaraz porobię jakieś rekordy na strefach. Ej, wiem co musimy zrobić z tym samochodem. Zrobimy najdłuższą strefę driftową, jaka jest w grze, dobra? Teraz pojedziemy na Fortune Island. Dziwnie się tym driftuje, ale fajnie. Tak zupełnie inaczej. Tak, jeszcze tylko jedną rzecz zrobimy. Czuć tą wagę, naprawdę czuć tą wagę tutaj. Odrobinę wydłużymy biegi. Pyk, wystarczy. I tak, teraz jedziemy sobie do Fortune Island. Uwaga. Dobra, tutaj będzie po drodze rondo, zobaczymy. A mówili, jak driftować to tylko BMW, a Lucek nie potrzebuje, limuzyną się driftuje chłop. Pewnie, że tak. Też można, wszystkim można driftować. Nie no, prawie wszystkim. Budzik się zamyka, no pewnie. Jedziemy teraz po drodze, tutaj będzie rondo. Potem jedziemy na najdłuższą strefę driftową w grze. I zobaczymy, czy ta limuzyna da radę. Tam jest sporo ciasnych i mniej ciasnych zakrętów, więc myślę, że będzie ciekawie. Dobra, najpierw rondo. Bez problemu, człowieku. Jakoś się mieszczę na tym jednym pasie. Ciężko jest, ale daje radę. Kozak, nie? Daje radę, kurde.
No powiem wam, że samochód jest naprawdę bardzo ciekawy. Wypadałoby go jeszcze chyba zrobić tak na maksa, nie? Zupełnie inny dźwięk, sporo gorszy, nie? Moim zdaniem. O kurde! Podejrzewam, że podwórka może być tak samo trudno jak wcześniej, bo to jest bardzo ciężki samochód. Do driftu i no kurde... Może nie być za wesoło. Nie no, lepiej jest. Jest lepiej. Myślę, że tutaj wymiana opon też sporo dała. Ale ciężej teraz jest, ciężej go opanować. No, ciężko będzie do tych 400 się rozpędzić chyba. Damy radę. Siemaneczko. Jak tam, ścigasz się ze mną, ziomek? O, będzie wyścig chyba. Lambosy kontra moja limuzyna, zapraszam. O, będzie ustawka. Patrzcie na to. Są jacyś randomowi gracze, nie wiem kto to jest. Coś start nie wyszedł. Kurde. Dobra, ja tu muszę osiągnąć maksymalną prędkość, więc... Nie wiem, czy te lambosy mnie dogonią. Doganiają, kurde, jakieś porobione są. Cisną. Kurde. Tu już jest lipa z aerodynamiką i z wagą. Nie dogonią mnie. Zobaczcie, 400, proszę bardzo. Siódemki brakuje. Budzik zamknięty, człowieku. Da się, kurde. Nie sądziłem, że damy radę limuzynę zrobić na to, żeby jechała aż 400 km na godzinę. Ale jak widać, w Fordzie wiele rzeczy jest możliwe. Tam mamy elektroniczny, zobaczcie, na zegarach pokazuje się w milach, nie, ile jedziemy. Jestem pewny, że producenci tego samochodu nie przewidzieli, projektanci z tego samochodu nie przewidzieli takich prędkości, że będziemy gdziekolwiek tyle osiągać. Było 405, tak? Ciśnie. Chociaż na drift mi się też podobał ten samochód. Też był dobry. No to dobrze. Został ostatni test.
test na mojej trasce, gdzie testuję najszybsze samochody. Zobaczymy. Daję wyścig limuzynami. Tak, to mogłoby być ciekawe w sumie. Zrobimy kiedyś tam wyścigi z limuzynami. Teraz sprawdźmy, czy ta limuzyna jest coś warta. Rolet Supernova. Tak, jest Transit z DHL-a. Na zakrętach nie ma się co spodziewać, że to będzie dobrze skręcać. Jest lipa. Ale nie jest tak tragicznie. Jeździłem gorszymi samochodami. Chyba Mercedes 6x6 zdecydowanie gorzej sobie radził na zakrętach niż ta limuzyna. Ała! No, nie jest za dobrze. A tam, damy radę. No nie dogonią mnie. Jeszcze chcę driftować, pierdzielona. Wytracanie prędkości nawet okej. Au, 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 au. Dobra. Tutaj będzie hopka. Ty patrz go! Ciśniemy za nim. Jaki wariat. Koszty... O kurde, ciężko. No siemanko Lucek, fajny ten Cadillac. Tak. Ciekawe malowanko. A dziękuję bardzo. Kurde, już mi się tutaj hamulce zapaliły. Transit mnie wyprzedził. Sobie na nim wyhamuję, nie? O, to nie był dobry pomysł. Nie był dobry pomysł. Ciekawe, czy Transit jest lżejszy po tuningu od tej limuzyny. No gdzieś tam koło... Nie no, też z 2,5 tony waży. Limuzyna przed odciążeniem. Powyżej 2 ton na pewno. To może być zbliżona waga. Muszę tu trochę skracać te zakręty. Patrz na to. No kurde! Ja pierniczę. Ciężko tu wyrobić. Czekaj, co? Jeszcze trochę do tyłu. Pyk. O. Tutaj mnie te fokusy niszczą trochę na zakrętach. Siła, masa, moc kiełbasa. Spierdzielaj stąd. Dobrze jest. Już mnie nie dogonią. Nie ma szans. Tutaj mam nadzieję, że wyrobię.
Nie ma jak! Gdzie? Kurde, powinienem im blokadę drogową zrobić. Nie ma takiego wyprzedzania. Gonią, gonią. Cyk. Weszło, kurde. Mocny ten samochód jest. Nie? Kto by się spodziewał, że limuzynę można zrobić tak, żeby jechała 400 km na godzinę. To jest jakiś kosmos. Jakiś Minor 1000 mi się odblokował. Kurde, jedziesz teraz Goliata. Nie no, już przetestowaliśmy sobie furkę. Dosyć konkretnie i na drifty, i na prędkość, i na moc. Kurde. Gruby kot. Nieźle, nie? I tak wygląda limuzynka. Coś fajne nawet malowanie zrobi do tego, nie?